Siemanko, z tej strony Stemana, to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie takiego skina, a jeśli chcecie wygrać standardowo, łapa w górę, subik, dzwonem, komentarz oraz pamiętajcie, że musicie mieć mój kodzik użyty, bo jeśli tego kodu nie będziecie mieć, no to niestety nie wygracie, a takie widzicie, możecie sobie wpłacić każdą metodą płatności. Kodzik Esteban daje Wam 5% do wpłaty oraz darmową skrzynkę na start, więc zapraszam wszystkich serdecznie, a my dzisiaj robimy Posejdona. Mam taką ochotę zrobić Posejdona. Zobaczmy, ile ten Posejdon warty. Na przykład na upgraderze M4A4 Posejdon. M4A4, dajmy sobie max min. I taki Posejdon 5 koła, ale czy jest, kurczę, był za 4, ale dobra. No to będziemy polować na takiego za 5. W stanie field tested, zróbmy go na 0,40%. No to by było w ogóle niesamowite, gdyby takie coś siadło. Ale mamy 4300, więc mam nadzieję, że uda się takiego Posejdona w dzisiejszym odcinku zrobić. No i w sumie otwórzmy sobie jakąś skrzynkę. Posejdon sobie otwórzmy. No i mamy. Dobra, aha, no to super, super mamy. Ale tam były fajne skrzynki, na przykład 74 zł. O, 74 zł, 1% na Posejdona. Otwórzmy sobie trzy takie. 3% szans. Jest to bardzo ryzykowna skrzynka, ale może akurat, no niestety nie. Spróbujmy jeszcze raz, spróbujmy jeszcze raz. Trafiałem i na 1% różne drogie skiny, więc jest wiara, otwórzmy ostatnie. Wiem, że to już jest 600 zł aż w plecy, ale może, no niestety, niestety nie. Dobra, zostawmy tą skrzynkę, mamy 3600, więc troszkę ten budżet niestety zmalał. Otwórzmy sobie jedne glossy, no i może jakieś kolorowe? No niestety, jedne z gorszych, czyli 400 w plecy, no ojojoj, no ten odcinek zaczynamy bardzo, ale to bardzo źle, więc trzeba to odkuć. Trzeba to odkuć, widzowie, i otwórzmy skrzynkę. Jaką by tu skrzynkę otworzyć? Otwórzmy skrzyneczkę Angel, dawno jej nie otwierałem. Jest to też ryzykowna skrzynia. Ale może, może aug. Nie ma auga, ale jest chyba dobrze, bo to jest ten faktoryniu. Dobra, 120 zł profitu, ale zostawmy tą skrzynkę, bo ona jest taka, taka średnia. Dobra, czy tutaj coś mamy do otworzenia? Niech jest knajfado. Jest tutaj, jest naprawdę fajny procent na koski. Otwórzmy 5 takich skrzynek, 325 zł. No i może jakaś jedna, byłoby fajnie. Ojojoj, no tu bardzo słabo. Chociaż ten baskill to nie jest tragedia, bo on sam kosztuje 220 zł. Ale otwórzmy jeszcze 5. No i ma, może fajnie by było, jakby jeszcze koska przeleci? Nie, myślałem, że ten Bowie, ten digielek warty 180, no czyli jak na razie ta skrzynka nie oddaje. Ale ten Bowie to byłoby piękne. Dobra, tu jest chyba dobrze, ale czy profit? Profit 124, okej. Podoba mi się ta skrzynka, powiem Wam szczerze. Otwórzmy jeszcze 5. I uwaga, może jakaś koska? Okej, to znowu jest dobry drop, chociaż taki średni jednak. Dobra, 22 w plecy i jeszcze... Dobra, otwieramy tą skrzynkę aż do kosy. Otwieramy ją aż do kosy. No i dziękuję bardzo. Niestety jedna z gorszych, ale to i tak będzie fajny profit, bo aż 500 profitu. Dobra, ej, jeszcze. Ta skrzynka jest naprawdę mocna. Daj dwie kosy z rzędu. Okej, jest też dobrze, jest też dobrze. Jest też profit. Zobaczcie, naprawdę ta skrzynka jest mega mocna. Mega mocna jest ta skrzynia. Okej, no tutaj niestety w końcu zabrało ponad 200 zł. Nie, 93 zł tylko, ej. Dobra, tu profit. Dobra, i to jest właśnie ten drop, który dopiero pierwszy raz mi wyleciał. Okej, no teraz zaczęło zabierać, ale daj jeszcze kostkę. Kurde, tu już zaczęło zabierać. No i to sporo. No mogłem wyjść. Dobra, ostatnia próba. No i niestety nic tutaj ciekawego nie ma. Dobra, mam jeszcze 300. Więc te 300 trzeba przeznaczyć na itemki, z których będziemy robić Posejdona. Więc otwórzmy sobie kilka skrzyneczek M4A4. Nie tą, proszę Państwa, nie tą. Tylko M4A4. Dobra, i jest tutaj Posejdon. Na małym bardzo procencie, ale on może wylecieć. Jest to ryzykowna skrzynka, bo 10%. Ale uwaga, w pierwszej nie ma nic. No, będzie ciężko tego Posejdona zrobić, jak tak to będzie leciało, ale może. Okej, jest Indivin Color, ale to jest i tak strata, no zobaczcie. Dobra, ale to już tutaj każdy itemek, który wyleci, już sobie zostawiam.
I okej, tu bardzo dobrze dało, bo ten Hellfire 370, bardzo fajnie. 300 zł do przodu, tu fajnie oddało. Przydałaby się taka MK albo taka MK. No ale niestety są magnezy. Dobra, lecimy z tą skrzynką do końca. Może akurat Poseidon poleci, no byłoby naprawdę niesamowicie. Okej, dwie Cyber Security, nieduży profit, ale proficik jest. 150 zł, otwieramy dalej. No i uwaga. Okej, dobra, tu nie ma nic. Lecimy z tą skrzynką do końca, ale bez skipnięć, bo jak skipuję, to jakoś gorzej mi dropi. Nie wiem, tak mi się jakoś. Jezus, myślałem, że ten Poseidon. Dobra, ale tu też jest dobry profit. Znowu 160 profitu. Nie ma tragedii. Ale by był jajca, jakby tutaj Poseidon poleciał. No to było coś pięknego. Dobra, i przed nami. Dobra, jeden skip. Cyk. Okej! Nawet lepiej oddaje, bo jest Asimov ze skipa. Drugi skip. Jest Emperor za 929. Ej, i trzeci skip. Dobra, trzeci skip, nie ma nic, ale naprawdę ładnie pod koniec oddało. I zróbmy sobie jeden kontrakcik, 1100 zł. Dostajemy Huntsmana za 970. Ile mamy? Mamy 3300. Mamy 3300. Dobra, robimy za 1400 kontrakt i dostajemy 920. No dobra, no to co? Robimy jedną próbę w tym odcinku na Posejdona i po prostu nie ma co więcej przedłużać. 47% MK Poseidon, prawa strona upgrade'uje. Dziękuję bardzo. To była bardzo dobra decyzja. Wygrywamy Poseidona w stanie Field Tested za 5000 zł. No i pięknie. Dziękuję Wam widzowie za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.